Cześć, tu wikipedysta Pałajak 38, czyli Jarek. Pokażę Wam, jak dodawać przypisy w edytorze wizualnym Wikipedii. W moim brudnopisie jest już krótki artykuł o fikcyjnym naukowcu Janie Mieczysławie Zbijakowskim, który jest teoretykiem gry w dwa ognie. Przygotowałem sobie trzy rodzaje źródeł i do każdego z tych źródeł postaramy się za chwilę dodać przypis. Oczywiście zaczynamy wszystko od uruchomienia edytora wizualnego, czyli po prostu kliknięcia edytuj. Jak widzicie, pojawił nam się cały interfejs edytora wizualnego. Teraz wstawiam kursor w miejsce, gdzie chcę, żeby pojawił się pierwszy przypis. Na przykład tutaj. I jak pierwszym rodzajem źródła, które chciałbym wykorzystać, jest po prostu drukowana książka. Mam przy sobie taki wielki słownik biograficzny zatytułowany Współcześni uczeni polscy, konkretnie tom obejmujący litery od S do Ż, tom czwarty. Oczywiście Jana Mieczysława Zbijakowskiego tam nie będzie, bo jest fikcyjnym naukowcem, no ale trzymajmy się naszej zabawy i załóżmy, że jest. Zróbmy przypis do tej książki. Aby to zrobić, klikam na górze na przypis i teraz mam do wyboru dwa tryby, automatyczny albo ręczny. Tym razem posłużę się trybem automatycznym, a jeżeli chcę w trybie automatycznym zrobić przypis do książki, to muszę znaleźć jej numer ISBN. Jeżeli nie wiesz, co to jest numer ISBN, polecam zatrzymać nagranie i dowiedzieć się tego chociażby z Wikipedii. Znalazłem już numer ISBN tej książce i przepisuję go. Mogę pominąć myślniki, które czasami przy tych numerach są. Jeżeli mam do czynienia z publikacją wielotomową, tak jak w tym przypadku, to najlepiej wpisać ISBN konkretnego tomu. Przepis powinien być jak najdokładniejszy. Zrobiłem to, klikam generuj i zobaczymy, co się stanie. Jest w miarę nieźle. Ten przypis wygląda w taki sposób, ale nie jest jeszcze idealnie, bo tutaj pojawił mi się jakiś błąd, konkretnie błąd braku strony. Klikam edytuj i teraz mamy okno przypisu. Tutaj po lewej stronie pojawiły mi się różne pola, które mogą wejść w skład mojego przypisu. Tutaj zaś na środku i bardziej po prawej stronie mogę te pola wypełnić. I teraz dobrze by było, skoro powołuję się na książkę, żebym wskazał, na której konkretnie stronie jest informacja, z której korzystam. Mogę oczywiście ręcznie, wzrokowo poszukać odpowiedniego pola na tej liście, ale mogę też skorzystać z wyszukiwarki pól. Wpisuję strona i już mam strony kolumny. Ok, teraz załóżmy, że znalazłem tę informację na stronie 356. Klikam zastosuj. I mój przypis wygląda już tak. Całkiem nieźle chyba. Tylko oczywiście chcielibyśmy, żeby ten nasz przypis nie tylko wyglądał w ten sposób po kliknięciu na niego, ale również, żeby lista przypisów pojawiła się w całym artykule. Aby to zrobić, muszę wykonać dwa kroki. Najpierw tworzę sekcję dla przypisów. Będzie się nazywała przypisy. I teraz dokładnie tak, jakbym tworzył, formatował dokument chociażby w Wordzie, zaznaczam tutaj, że ma to być nagłówek rozdziału. Mogę też zastosować skrót klawiszowy. Mam sekcję, tylko ta sekcja jest pusta. Teraz potrzebuję wstawić szablon, który wygeneruje listę przypisów. Mówiąc najprościej, szablony są to rozwiązania techniczne w Wikipedii, które pozwalają w bardzo prosty sposób wstawić elementy artykułów, których ręczne wstawienie byłoby skomplikowane, a dla większości wikipedystów po prostu za trudne technicznie. Szablony wstawiamy poprzez naciśnięcie wstaw, szablon, no i teraz muszę wyszukać spośród wielu szablonów, które mamy, ten, który jest mi potrzebny w tym momencie. Zaskoczę Was na pewno bardzo, mówiąc, że szablon generujący listę przypisów nazywa się przypisy. Wstawiam go. I teraz widać tu tylko jakiś puzelek. Żeby zobaczyć, jak ten szablon działa, muszę zapisać stronę. I jak widzicie, przypis wygląda dokładnie tak, jak powinien wyglądać. Tyle, że jest to na razie tylko jeden przypis. A ja obiecałem, że będzie ich więcej i że będą do różnych źródeł. A zatem wracam do edytowania. I teraz załóżmy, że chcę zrobić przypis do tego zdania. Jest autorem najszerzej stosowanego w Polsce usystematyzowanego opracowania zasady gry w dwa ognie. Znowu, oczywiście cały czas tkwimy w naszej zabawie, to jest fikcyjna informacja, ale znalazłem jakąś stronę internetową, która opisuje zasady gry w dwa ognie. Kopiuję z okna przeglądarki, z tego paska adresu, cały adres. Teraz sobie Ctrl-C, tego nie widać.
Wracam do edycji Wikipedii, do edytora wizualnego. Znowu klikam przypis. Znowu jestem w trybie automatycznym. Wklejam poprzez Ctrl-V tego całego URL-a i klikam generuj. No, jest prawie dobrze. No ja bym tutaj może zastanowił się, czy ta strzałka jest koniecznie potrzebna, więc znowu robię edytuj, tytuł źródła, wyrzucę tą strzałkę. I gotowe. Ostatnim rodzajem źródła, które chciałbym wykorzystać, jest artykuł naukowy. Dlatego stworzyłem sobie tutaj takie mądre zdanie. Polemikę z jego tezami dotyczącymi wpływu gry na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży podjęli i tu nazwiska autorów. Te nazwiska zaczerpnąłem z artykułu naukowego, który również dość przypadkowo znalazłem. Oto ten artykuł. I jak pewnie część z Was wie, wszystkie, zwłaszcza te nowsze artykuły naukowe, ale już część też tych starszych, mają coś takiego jak oznaczenie DOI. To jest taki specjalny kod, można powiedzieć, złożony z cyfr, znaków, liter, który jest unikalnym identyfikatorem artykułu naukowego. I teraz mogę skopiować albo cały link, albo mogę skopiować tylko sam kod DOI, który zaczyna się tutaj. Ctrl-C. I znowu przypis, automatycznie i zrobiło się. Powstaje jeszcze pytanie, czy nasz system jest w stanie wygenerować automatyczny przypis zawsze i w każdej sytuacji do każdego źródła? Otóż nie. Może się okazać, że ze względów technicznych będzie to niemożliwe. Dlatego warto też wiedzieć, jak wstawić przypis ręcznie. Dodajmy takie zdanie. W 1999 roku wydał autobiografię pod tytułem Moja walka. A co? Załóżmy, że nie jesteśmy w stanie do tej książki zrobić przypisu automatycznego, więc stawimy go ręcznie. Przypis, typ ręczny, tutaj sobie mamy automatyczny, mamy ręczny i cytuj źródło. I teraz znowu zastanawiam się, tutaj wybieram sobie, jakie pola będą mi potrzebne. No więc autorem będzie Jan Zbijakowski. Tytuł źródła to Moja walka, bo robimy przypis do książki, o której wspomnieliśmy. Skoro ukazała się w 1999, to wpisujemy to jako datę. No i co jeszcze możemy dać? Możemy na przykład poszukać miejsca wydania. Warszawa. Załóżmy, że nie znamy ISBN-u tej książki. Nie wszystkie książki też mają ISBN, zwłaszcza te starsze. No dobra, to jest taka podstawa. Chyba najważniejsze rzeczy wpisaliśmy. I jak widać pojawił się przypis, ale od razu z błędem, że halo, halo, skoro to książka, to podaj stronę. No w tym przypadku informacja o tym, że on w ogóle napisał tą książkę, prawdopodobnie znajduje się w całej książce, ale załóżmy, że znajduje się na samym początku. Strona 2, na przykład tam, załóżmy, że to jest wstęp, gdzie mówi, że jestem Jan Zbijakowski, a to jest moja autobiografia. I tyle. Jak widzicie, wstawianie przypisów w edytorze wizualnym Wikipedii jest proste.